Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z nowego serwera W40. Dzisiaj podsumowanie drugiego dnia, no i jak widzicie jest tutaj tragedia, jeżeli chodzi o mój poziom i jak to generalnie wygląda. No będę tutaj mówił troszeczkę ciszej z uwagi na późną godzinę, no ale niestety jak widzicie dobiliśmy 40,5 poziomu. I jak możecie się tutaj po tytule zasugerować, nie dostaliśmy klucza do czwartych lochów. Co za tym idzie, no nie wbiliśmy. Co prawda ten klucz nie wiem, czy by nam za dużo dał. Tak naprawdę, no ile tam, z dwa poziomy pewnie. Może ten 43 byśmy wbili, chociaż wątpię. Natomiast no tak, nie dostaliśmy go, ponieważ nie zostawiłem sobie odpowiedniej ilości awanturniczości. Tam zostawiłem chyba tylko z 10. Dlaczego? Ano dlatego, że leciały mi gemy cały czas na inną klasę, w sensie na zręczność. Tam mi leciały na HP bardzo dużo, jak możecie tutaj zobaczyć po balansie statystyk, mam prawie 1200 HP, a tylko niecały 1000 siły, co mi też bardzo tam utrudniało pokonywanie lochów po prostu, ponieważ ten, mówię, no ten balans jest słaby, dlatego że jak możecie tutaj zauważyć, mam bardzo dużo gemów na HP, bo ich mi bardzo dużo leciało, natomiast na siłę nie leciały mi praktycznie żadne. Tutaj jeszcze w ekwipunku mam dwa na właśnie to HP. Także no, dosyć słabo to wygląda, jeżeli o to chodzi. No już szczerze mówiąc, dzisiaj jak skończyłem ogarniać tą postać, no to strasznie byłem taki, można powiedzieć, na krawędzi, ponieważ no słabiutko nam to poszło, ale będziemy się to starać trochę odratować, dlatego dzisiaj na odcinku za dosłownie 3 minuty jest 12, zaraz tu wam pokażę oczywiście topkę i tak dalej. Będziemy starali się znaleźć ten klucz od razu po 12, żeby tam troszeczkę przeklikać tego, tych lochów, może jakiś level wpadnie, może jakiś goldzik, może coś tam spróbujemy jeszcze odratować w ogóle dzisiaj na tym odcinku, więc można powiedzieć, że ten odcinek będzie taki ciekawszy i zobaczymy, jak to po prostu wszystko wyjdzie. No generalnie już tutaj dzisiaj wszystko porobiłem, walki są zrobione, awka zrobiona, tutaj misji nie zrobiłem, ale to tak naprawdę nic bardzo istotnego, po prostu wolałem brać misje, wiecie, nie zwracać uwagi na te góry koronkowe, tylko brać jak najlepsze misje na expa. No i co tutaj więcej, tak naprawdę no co, twierdzę mamy na 5, salkę też na 5, tutaj jeżeli chodzi o ulepy to mamy dosyć fajne procenty, natomiast my zrobiliśmy tylko 7-8, mimo że dzisiaj takie minimum to powinno być 7-9, ale także nam tego golda brakło, bo właśnie tego golda ładowałem w te gemy, żeby tutaj jakoś te lożki pocisnąć, no ale niestety nie wyszło, za co też w sumie tutaj gildię przepraszam, no bo jednak skoro stawiam wymagania, no to powinienem ich sam przestrzegać. No ale niestety tak wyszło, jutro się postaram zrobić 10-10, no ale też nie wiadomo jak to wyjdzie. Miałem też taki, można powiedzieć, taki cel, przepraszam, aby jutro wbić po prostu pety, tak jak to miało miejsce na S38, no ale raczej mi się to nie uda. No mamy 2 minuty do północy, więc można powiedzieć, że już ta topka się w miarę tutaj klaruje. No jak widzimy tutaj relikt, standardowo berek, 141 poziom, także no poleciał bardzo ładnie. Mamy tutaj MG Nigo, też 101 poziom zwiadowca, tutaj mamy Turora, który jest z nami, 78, no generalnie z tego co widzę, może wejdźmy tutaj, jeżeli chodzi o pety, no to mają te pety właśnie 4 osoby już, także no już w drugi dzień mieć pety to jest naprawdę fajny buścik, jeżeli chodzi o te karmienia. No tutaj od nas Actimel wbił 51, natomiast tutaj widzę, że jeżeli chodzi o wojowników, no to tak ten Pikachu 58, prawie 59, no i nasz Actimel jest drugi, no i reszta to tak właśnie 48, 45, 47. No ja szczerze mówiąc dzisiaj miałem taki cel, żeby wbić właśnie ten 45 tak około, to byłbym zadowolony, no ale niestety się nie udało. No i co, no mówię, słabiutko, wybiła właśnie północ, tutaj pewnie słyszeliście zegarek, no i zaraz sobie zobaczymy jak to nam poleci, jak tutaj z tym kluczem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tak, no tą twierdzę będziemy chcieli na 6, żeby od razu salkę zrobić, bo to też mówię, golda nam brakło. No już mamy tutaj północ, zobaczmy co dzisiaj dostaliśmy, plus 3 szczęścia, to super. Też dzisiaj strasznie słabo zagrałem, te podki w ogóle XXL dopiero na 38 mi się przypomniało, że już je mogę je zdobyć, więc no nie lubię tych startów, tych serwerów, jest to dla mnie tak naprawdę obecnie takie tempo, jakie jest narzucone, jest dla mnie po prostu słabe.
No i co za tym idzie, nieraz się gubię, nieraz się zamotam i tak dalej, no ale trudno, tak to wygląda. Dobra, jeżeli chodzi tutaj o lochy, to dzisiaj też nic nie zapisywałem, zapisałem wam tylko rano, jak pokonałem tego ohydnego gremlina, bo udało mi się go pokonać i po prostu ten 27 dobiłem, to co, o czym wam wczoraj wspominałem, troszkę tam jakichś kamyków pokopałem i tak dalej i tego gremlinka żeśmy sobie pokonali, więc tutaj wam tą walkę zapisałem, tak więc ją wam pokażę, dlaczego by nie. Tutaj jakieś bloczki nam wchodzą, z tego co widzę to ich tu całkiem sporo wejdzie, no chociaż nie tak dużo, po prostu mocne hity, no ale te bloki też posiadały, no i pokonaliśmy go, wbiliśmy dzięki temu 27 level, więc zaczynaliśmy można powiedzieć jak większość wojowników, no a skończyliśmy bardzo słabiutko. Dobra, tutaj tego kluczyka może poszukamy, chciałbym żeby on dosyć szybko nam wypadł, ponieważ wiadomo, no nie chcę tutaj tracić zbyt dużo awki, no ale dobra, no tutaj już w tej misji nie ma i w tej już od razu jest, za 10 minut niestety, no ale trudno. Dobra, mamy ten kluczyk, co za tym idzie, odblokowaliśmy ten loszek, no i co, powinno to w miarę szybko nam popadać, dokładnie tutaj ten też powinien w miarę szybko nam paść, chociaż no tutaj widzicie, to jest zwiadowca, no my tej siły mamy za mało, to jest w ogóle strasznie słabe, no tutaj 20 tysięcy HP, zobaczcie, że nawet drugi nam w tym loku nie chce paść, ale to jest tragedia. To tak naprawdę za wiele żeśmy nie wbili, no ale dobra, mamy 2000 golda, to co, no poszukajmy sobie jakichś gemików na siłę, zobaczymy czy coś nam tu poleci, znowu na HP, no nie fajnie, plecak jest pełen, dobra, to sobie sprzedamy, tutaj mamy już 91, dobra, tego możemy sprzedać. I lecimy dalej, sobie tutaj poszukamy, no na szczęście, no macie właśnie prezentację, jakie mamy szczęście do gemów na siłę, znowu plecak pełen, zapominam o tym, ten pierścionek sobie do ulepszenia do kowala trzymam, to tak swoją drogą, jakby ktoś był ciekaw. Dobra, no lecimy dalej, jest, mamy coś na siłę, 96, wymienimy sobie za najsłabszy na to nasze HP, niech będzie, no i itemów tu nie będę mieszał zbytnio, będę chciał jeszcze z 1 albo 2 na siłkę, no niestety jest HP, no i jest jakiś inny znowu, dobra, to HP jedno też możemy sobie sprzedać, na przykład to, coś mi tutaj się nie chcą sprzedawać, no co jest, dobra, sprzedał się i szukamy teraz, nie tutaj, szukamy teraz znowu jakiegoś na siłę. No jest na szczęście, fajnie. Znowu na HP, tym razem duży. No i plecak pełen, dobra. Już mamy 100 na wytrzymałość, także też sobie możemy w sumie wsadzić zaraz jakiś. To w sumie niepotrzebnie sprzedawałem, ale dobra, no widzicie, ja tutaj nie myślę. Ile jeszcze mam tego golda? 700. Znowu na HP, dobra, wsadzimy sobie tu 90, 88. To powiedzmy, że tutaj, no i te dwa sobie zostawimy, tego sobie sprzedamy, dobra, jeszcze możemy 4 gemy poszukać, no jak widzicie tyle gemów, dropną nam tylko jeden na siłę, no jeszcze mamy 2, znowu plecak pełen, sprzedawajcie się tutaj, jeszcze możemy 2 wydropić, no niestety nic i tutaj co nam poleci? No i niestety także nic, także jak widzicie są lecone gemiki na siłę, mogłem w sumie tego golda chyba w ulepszenie dać, bo to chyba 2000 kosztowało dokładnie, no ale chciałem wam tutaj zaprezentować, no ale dobra, spróbujemy sobie jeszcze tego kliknąć, no i teraz patrz szybciej, no widzicie tego golda, znaczy troszeczkę szybciej tutaj żeśmy troszeczkę dodaliśmy sobie po prostu gemów na siłę, no i nam tutaj od razu za pierwszym padł, dobra, no spróbujemy, no niestety znowu nic, no i teraz może spróbujemy tego rąbniętego rabusia, czy on jest do zrobienia, być może i on by był do zrobienia, ale nie wiem, no na razie mu tutaj troszkę zostaje, a jak tutaj z tym, to jest rozbójnik 64, a też 62, czyli tego powinniśmy najpierw niby pokonać, no 44 tysiące tam mu zostały, także no troszkę mu zostaje, no mówię, jeden dosłownie gemik więcej na siłę i powinno to padać, tutaj nam w ogóle co, pokazać wam to, żywiołaka wam chyba nie będę pokazywał, tego czarnobrodego wam mogę pokazać. No i co? No i to by było chyba na tyle. Jutro będziemy to jako tako ratować. Zobaczymy.
Ustawię sobie tutaj wartę na 10 godzin, troszkę tam golda mi pewnie spłynie. Jutro będę chciał te ulewki nadgonić, żeby mieć 10-10, ale to zobaczymy jak wyjdzie w praniu, że tak powiem, żeby tutaj tej gildii już nie osłabiać swoją osobą. No i co, no tutaj w ogóle blog nas uratował, to też szczęśliwie. No i co więcej, no słabiutko, nie podoba mi się na razie jak to wszystko idzie. Byłem już dosyć zdesperowany, jak ten kluczyk mi nie poleciał z tych ostatnich minut dawki. Tutaj już w zasadzie możemy sobie na 10 godzin ustawić, to będzie 3000 golda, więc od razu tego trenera rano sobie walnę na 9, żeby już tutaj nie było. Na 9, dobrze mówię? Tak, na 9. No a resztę poszukam, mówię, no tego gemu na siłę i zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Tak naprawdę co? No jeszcze z jeden myślę, albo nawet dwa chyba te gemy na siłę, żeby mieć tego HP około 900 i te siły bym miał 1300 i to byłby taki fajny balansik i wtedy bym mógł ewentualnie coś myśleć o pokonaniu jeszcze kilku lochów i dalej bym po prostu zaczął ławkę, no ale to już zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie, jak tutaj ta topka wygląda. No tutaj z tego co widzę już się zatrzymali, no ale tutaj tych kilku tych wojowników jest dosyć wysoko, no Poltera też tutaj ładnie poleciał, 47,5, także no to tak naprawdę nieperfekcyjnie, no bo jak widzimy tutaj można było lepiej, no ale i tak bardzo dobrze w porównaniu do nas, no ale dobra, zobaczymy jak to wyjdzie. Tak myślę, że wam chyba wszystko pokazałem. Klasera mam 56%, dzisiaj zaczynałem awkę na 3, na którym, na 27 levelu, to miałem właśnie 50%, trochę mi tam wleciało z areny, trochę z tych misji i tak dalej, więc koniec końców mam 56, jeszcze jutro pewnie troszkę tam poklikam tego klasera w ciągu dnia. Jeżeli chodzi o osiągnięcia, no to co, no to wiadomo, takie podstawy, ogrywacza to już zrobiłem w pierwszy dzień, niepokonany tak samo, darczyńca mi dzisiaj wpadł, co tu jeszcze więcej, jubiler też mi dzisiaj wpadł. I co tutaj dalej, no grzybiarz to wiadomo, drugi ekran wiadomo, no i chyba tyle, więc tak to wygląda jeżeli chodzi o osiągnięcia, no i okej, myślę, że to by było na tyle, ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, jeżeli tak możecie zostawić kciuka w górę, możecie zostawić komentarz, pod wczorajszym odcinkiem pisaliście mi, że jakość jeżeli chodzi o audio i tak dalej jest spoko, i że wszystko jest w porządku i z dźwiękami z gry i z muzyką i że nawet jakość mikrofonu jest lepsza aniżeli ta co była wcześniej, więc bardzo się cieszę. Jeszcze tak do waszej informacji, tak jakby w starym sposobie nagrywania, czyli tak jak nagrywałem kiedyś, jeszcze będą 3 odcinki, bo mam je nagrane na zapas. Będzie to jeden odcinek z klikania lochów po tym przebieraniu, co było w piątek z Berserka. I będzie jeszcze przebieranie i klikanie lochów, czyli 2 odcinki z Paladyna. To będą jeszcze nagrywane po staremu. Natomiast reszta już będzie w ten jakby, można powiedzieć, nowy sposób. Oprócz tego jutro może jeszcze nagram S38, bo już tam dawno się nic nie działo, dawno nie klikałem, a pewnie parę lochów tam padnie, więc myślę, że sobie to po prostu nagramy i jutro może będą 2 odcinki, może będzie właśnie S38 jakoś w ciągu dnia i potem właśnie koło pierwszej, tak jak i ten odcinek, to wleci właśnie to W40 i zobaczymy jak nam się to uda, jak nam się to uda po prostu ogarnąć, że tak, no mówię, raczej tych pupili jutro nie dostanę, raczej nie ma na to szans, myślę jakby tu je dostać tak jakby w kolejny dzień, ale też ciężko, no bo już kolejny dzień to już nie będzie epika, więc też te lochy nie będą tak fajnie szły, także no z tymi pupilami też będziemy do tyłu, no i w ogóle generalnie tragedia. No ale dobra, no jak nie będzie podchodzić ta postać, to po prostu ją porzucimy, możecie dać znać w komentarzu, co wy byście zrobili, czy grać tutaj dalej, czy nie. Gdyby nie gildia, tak naprawdę to zapewne już bym to konto usunął, ale też zawsze się śmiałem z takich osób, które tak łatwo porzucają właśnie, coś tam im nie wyjdzie w grze i od razu wiecie, kasacje i tak dalej, a dzisiaj sam byłem na skraju tego, także ciekawe doświadczenie można powiedzieć. No ale mówię, gdyby nie gildia, to już bym tutaj nie grał, ale gram nadal, no i zobaczymy jak to nam wyjdzie. Także okej, ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, jeżeli tak możecie zostawić jeszcze raz kciuka w górę, wbijać na Discorda dla widzów, subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, no i co, zostawić jakiś komentarzyk dla zasięgów i tyle. Dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i cześć.